Cześć! Chciałbym Was zaprosić do konkursu YouTube Film Hack, moim zdaniem jednej z najciekawszych propozycji tegorocznego Polskiego Festiwalu Reklamy. YouTube Film Hack łączy ze sobą dwie materie, film i interakcje, co daje nieograniczone możliwości twórcze i tego właśnie szukamy. By tak się stało, postawiliśmy na otwartą formułę tego konkursu. Po pierwsze, nie ma zadanego klienta. To Wy jako team wybieracie sobie klienta z portfolio Waszej agencji. Po drugie, nie ma zadanego briefu. Wy lepiej znacie potrzeby i problemy Waszych klientów, dlatego stwórzcie krótki brief, którego odpowiedzią będzie praca konkursowa. Po trzecie, nie ma ram i ograniczeń wiekowych. Tak naprawdę chcemy, żeby każdy z Was mógł zmierzyć się z potencjałem YouTube'a i wykorzystać go w twórczy sposób. Po czwarte, nie ma ram czasowych i technologicznych. Dla Was kluczową datą będzie 30 kwietnia. Tego dnia musicie złożyć prace konkursowe. Cała reszta jest w Waszych rękach. Pamiętajcie tylko, że my najsurowiej oceniać będziemy Wasze idee. Po piąte, trzymajcie się jednej zasady. Nie wychodzimy poza YouTube'a. Nie interesują nas kampanie, w których będziemy zaciągali dane z Facebooka, a filmy będą łączyły się z obcymi aplikacjami. Nie, jest YouTube i jego potencjał macie tu wykorzystać. Jeśli chodzi o nagrody, są w tym roku dwie. Będą to dwa wyjazdy dla dwóch zwycięskich team. Jeden team poleci na festiwal reklamy do Cannes, drugi odwiedzi centralę Google w Paryżu. Jest też niematerialny aspekt takich wyróżnień i nagród, ponieważ prace, które zostają doceniane w takich konkursach, z pewnością łatwiej prezentować i w efekcie przekonać do realizacji klienta, co może przełożyć się w przyszłości na nagrody, za co trzymam kciuki. To tyle. Jeśli chodzi o to, jak umieścić daną pracę, wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu poniżej. Ja zachęcam do tego, żebyście zobaczyli, co mają do powiedzenia członkowie jury, a my widzimy się na gali KTR już 8 maja. Cześć!